Cześć! Witam Was na kanale Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji nowoczesnej mini wieży marki Technisat. Jest to topowy model Digit Radio 580T6. Wieża wyposażona tak naprawdę we wszystko, czego moglibyśmy oczekiwać od tego typu urządzenia. Czyli na pokładzie mamy tuner FM, tuner radia cyfrowego DAP+. Jest to rzeczywiście obsługa radia internetowego. Mamy łączność Bluetooth, mamy też współpracę z aplikacją Spotify. Wieża umożliwia też odtwarzanie płyty CD, płyty MP3. I dodatkowym atutem jeszcze tego rozwiązania jest budowana ładowarka indukcyjna dla urządzeń mobilnych. Więc jeżeli na przykład przesyłacie muzykę z telefonu poprzez łączność Bluetooth czy też aplikację Spotify, to możecie równocześnie ładować telefon bezprzewodowo z tej wieży. Wieża dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych. Mamy tutaj ten antracyt, który dzisiaj będziemy sobie testowali, jest też wersja biała i też jest wersja takiej orzechowej obudowie drewnianej. Tak więc w zależności od tego, która opcja kolorystyczna będzie Wam bardziej pasowała do Waszego tutaj pomieszczenia, to taką opcję będziecie mogli wybrać. Jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe informacje techniczne, to znajdziemy i na tej tylnej części obudowy. No i tutaj oczywiście mamy wypisane wszystkie te funkcje, o których Wam już wspominałem. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na duży wyświetlacz. Jest to wyświetlacz OLED, tak więc tej bardzo dobrej jakości. Następnie warto też wspomnieć o głośnikach. Dwa głośniki 10W, czyli mamy moc muzyczną 20W. No i może wymiary tego urządzenia 24x14,6x21,5 cm. Tyle informacji technicznych. Teraz zapoznajmy się z zawartością zestawu. A tak wygląda już cały zestaw po wypakowaniu z pudełka. Czyli w zestawie znajdziemy instrukcję obsługi, naszą mini wieżę, pilota zdalnego sterowania, zasilacz oraz baterię do pilota. No i teraz po kolei, jeżeli chodzi o pilota zdalnego sterowania, to jak widzicie, konstrukcja, jak przystało na urządzenie klasy premium. Błyszczącej fortepianowej czerni. Przyciski podgumowane, nie klikające. Wszystkie funkcje do obsługi radia na tym pilocie się znalazły. Tak więc wydaje mi się, że bardzo zgrabny, funkcjonalny pilot. Zasilacz. Zasilacz dość duży. 12V 3A, czyli 36W. Zakończony okrągłą wtyczką. No, i teraz przechodzimy już do samej Mini Wieży. I teraz, jeżeli chodzi o front tego radia, no to jak widzicie, mamy tutaj po środku wyświetlacz, odbiornik pilota, mamy czytnik płyty CD, następnie przyciski do obsługi podstawowych funkcji tej Mini Wieży, pokrętło do regulacji dźwięku i też pełni funkcję przycisku Power, następnie kolejne przyciski funkcyjne do obsługi radia. Oraz pokrętło do zarządzania funkcjami, do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi ustawieniami, no i też to pokrętło pełni funkcję przycisku OK do zatwierdzania wybranych funkcji. To wszystko sobie za chwileczkę zobaczycie. Jak widzicie, bardzo ładne pasowanie poszczególnych elementów. Stawki ze srebrnego aluminium wewnątrz, również ten panel zszrotkowany aluminium, jak widać, jak przystało na klasę premium, bardzo dobrze to wygląda. Po bokach radia, na jego prawej i lewej krawędzi, znajdziemy głośniki. Jak pamiętacie, głośniki 10-watowe z każdej strony, czyli łącznie mamy 20 W mocy muzycznej. Maskownica wykonana z jakiegoś tutaj aluminium w kolorze całej obudowy. No i teraz zobaczcie, na drugiej stronie wygląda to identycznie. Od spodu mamy podgumowane nóżki. No i od góry mamy tutaj tą ładowarkę indukcyjną do ładowania urządzeń mobilnych, co oczywiście jest dodatkowym plusem atutem tej mini wieży. No i pozostał nam tylny panel, i teraz zobaczcie, tutaj z tyłu mamy oczywiście antenę teleskopową do odbioru stacji radiowych w paśmie DAB+, i FM. Tą antenę możemy wykręcić w razie potrzeby i dokręcić tutaj klasyczną antenę zewnętrzną, jeżeli mielibyście taką potrzebę. No i wejścia, wyjścia, w jakie to radio zostało wyposażone, czyli wejście zasilania, wyjście słuchawkowe, wejście AUX oraz złącze USB, z którego również możemy sobie ładować nasze urządzenia mobilne 5V 1A. I konstrukcyjnie to by było tyle. Teraz sobie podłączmy to radio no i zapoznajmy się z jego funkcjami. OK, jak widzicie, radio mamy już podłączone. No i mamy teraz dostęp do radia internetowego, do podcastów, do aplikacji Spotify Connect, radia DA, radia FM, otwarzacza płyt CD, złącza USB, łączności Bluetooth oraz wejście AUX, czyli podłączenie urządzeń mobilnych przewodowo. Tak więc jak widzicie, niczego tak naprawdę w tym radiu nie brakuje. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, to jest czas zasypiania, alarmy, konfiguracja systemu. I teraz, jeżeli tutaj przy pierwszym uruchomieniu nie skorzystaliście z tego automatycznego kreatora do ustawień radia, to wystarczy, że teraz wejdziecie sobie do konfiguracji systemu, i tutaj przechodzimy w pierwszej kolejności do ustawień sieci, czyli łączymy radio z naszym routerem. Mamy tutaj kreator, który pomoże Wam jak najszybciej najprościej skonfigurować to połączenie internetowe. I teraz zobaczcie, po kliknięciu kreatora. Automatycznie radio wyszukuje nam wszystkie dostępne sieci Wi-Fi w okolicy. I teraz sprawdźmy sobie, jak widzicie, sieć zarówno w paśmie 2.4, jak też 5 GHz jest wyszukiwana, więc będę chciał się połączyć z moją siecią w paśmie 5 GHz. I teraz, jak widzicie, połączenie może być na trzy sposoby, czyli poprzez ten przycisk WPS na routerze, poprzez kod PIN lub też możemy pominąć WPS i ustawić sobie połączenie ręcznie, czyli wpisać sobie ręcznie hasło do naszej sieci Wi-Fi. Jak widzicie w górnym rzędzie mamy cyfry, następnie małe litery, później są duże litery, no i oczywiście znaki specjalne. Tak więc tutaj myślę, że bez problemu sobie poradzicie. Jeżeli chodzi o wpisywanie hasła, no to wybieramy sobie jakąś literę, klikamy OK, zatwierdzamy i następna litera do wyboru. Po wpisaniu hasła zatwierdzenie przyciskiem OK następuje łączenie radia z naszym routerem, i od tego momentu będziemy mieli już dostęp do internetu, dostęp do tysięcy stacji radiowych całego świata. Po podłączeniu sieci możemy oczywiście ustawić sobie czas, datę, natomiast jeżeli wybierzecie sobie ustawienia automatyczne, to ta data będzie ustawiana, czy to pobierana będzie z radia D, radia FM, czy też na przykład poprzez internet. Następnie w ustawieniach mamy też dostęp do equalizera. To wam pokażę podczas testów, jak to będzie wyglądało. Natomiast są tutaj już takie domyślne profile jak jazz, rock, kino, muzyka poważna, pop, wiadomości. I jest też mój korektor, gdzie możemy sobie go ręcznie skonfigurować, czyli ustawić sobie tony niskie i tony wysokie. Poziom regulacji od minus 14 do plus 14 dla każdej z tych funkcji. Tak więc tutaj ta regulacja jest dość szeroka. Następna tutaj opcja to jest wybór języka OSD, więc jeżeli macie radio w jakimś innym języku domyślnie ustawione, no to możecie oczywiście tutaj sobie wybrać język polski, następnie przywracanie ustawień fabrycznych oraz aktualizacja oprogramowania. To oprogramowanie możemy sobie aktualizować automatycznie poprzez łączność internetową. Tak więc wystarczy tylko sprawdzić, czy są jakieś nowe wersje oprogramowania i jeżeli taka nowa wersja się gdzieś pojawi w sieci, to bezpośrednio z tego miejsca będziecie mogli to radio sobie zaktualizować. Kreator konfiguracji, informacje o urządzeniu, czyli wersję oprogramowania, wersję aplikacji Spotify. No i następnie zarządzanie podświetleniem. Podświetleniem w trybie standby i w trybie działania. I to możecie sobie tutaj zmieniać. Możecie sobie ustawić ten poziom podświetlenia wyświetlacza od niskiego poprzez średni do wysokiego. I identycznie jest tutaj w trybie działania, też poziom wysoki, średni oraz niski. I to by były wszystkie funkcje, jeżeli chodzi o ustawienia systemu, konfigurację systemu. Może zobaczcie sobie jeszcze, jak tutaj wygląda kwestia czasu zasypiania. Czyli mamy tutaj możliwość ustawienia sobie, po jakim czasie ma się nam radio automatycznie wyłączyć. I jak widzicie, jest to od 15 minut do 60 minut. Więc jeżeli wieczorem gdzieś słuchacie radia, możecie sobie ustawić opcję zasypiania. I radia automatycznie Wam się wyłączy po określonym czasie. Mamy do dyspozycji też alarmy. Alarmów jest dwa, czyli możemy sobie ustawić alarm dla dwóch odrębnych godzin. I jeżeli chodzi o ustawienia takich alarmów, to zobaczcie, możemy ustawić sobie głośność takiego alarmu. I druga ważna rzecz, a mianowicie, czy ten budzik ma nam się uruchomić w formie radia. Tutaj zobaczcie internetowego Radia DA, Radia FM. Czy po prostu ma być to sygnał budzenia, taki klasyczny buzzer. Więc ty macie wszystko do wyboru, to wszystko możecie sobie ustawić. Ja na razie sobie nie będę ustawiał alarmu, więc sobie z tego wyjdę. Identycznie ustawiamy drugi alarm dla jakiejś innej godziny. I jeżeli chodzi o te ustawienia, to jak widzicie, to jest tyle. Więc teraz sobie przejdźmy do obsługi tego radia, do jego funkcji. Zaczynamy od radia internetowego. I teraz tutaj dość klasycznie mamy dostęp do stacji radiowych z całego świata. Jako pierwszą opcję mamy tutaj wybraną Polskę. Podząc z ustawienia mamy stacje lokalne, popularne według gatunku, według miast, więc możecie sobie bez problemu wybrać jakieś miasto, które Was interesuje i wówczas macie dostęp do wszystkich stacji radiowych z tego miasta. Wracamy przyciskiem Back. I teraz zobaczcie, oczywiście Możemy też słuchać sobie stacji radiowych z innych krajów. Wybieramy na przykład lokalizację i wybieramy sobie kontynent. Niech to będzie Europa, następnie kraj, może Belgia. No i tutaj zobaczcie, również popularne stacje radiowe według gatunku muzyki, według miast. Jeżeli wybierzecie sobie miasta, Bruksela, to mamy znowu wszystkie stacje z tego miasta i każdą taką stację możemy sobie jak najbardziej na tym radiu uruchomić i takiej stacji sobie słuchać. Przechodzimy do menu głównego i teraz jak widzicie, oprócz radia internetowego mamy też podcasty. Podcasty działają identycznie jak radio internetowe, czyli mamy również kraj z którego chcemy sobie słuchać tych podcastów. Możemy sobie szukać po gatunkach na przykład tutaj jak widzicie muzyka, rozrywka, sport, czas wolny, hobby. I jeżeli sobie tutaj wejdziemy, no to oczywiście każdy jakiś tutaj podcast sobie znajdzie, który będzie go interesował. Również jeżeli chodzi o szukanie podcastów z innych krajów, to też nie jest to problem. Możemy sobie szukać się podcastów na przykład z Ameryki Północnej, z Europy, z Ameryki Południowej, z dowolnego kontynentu i też jak widzicie, mamy wszystkie kraje tutaj wyszczególnione. Więc wybieramy sobie kraj, wybieramy sobie podcast i tak naprawdę możemy sobie go już. Słuchać na naszym radio. Wiemy, że działa radio internetowe, podcasty. Aplikacją Spotify zajmiemy się nieco później, więc zobaczmy sobie radio cyfrowe DAP. Przy pierwszym uruchomieniu automatycznie wyszukują nam się wszystkie stacje radiowe dostępne w ramach DAP w Waszej okolicy. Oczywiście, tutaj powinniśmy sobie wysunąć tą antenę teleskopową, natomiast u mnie ten sygnał jest dość mocny, więc nie ma takiej potrzeby. Jak widzicie, stacje zostały wyszukane, no i tak naprawdę mogę już z tych stacji korzystać. Mogę sobie słuchać radia cyfrowego DAB. Będąc przy stacjach radiowych, to pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie możemy oczywiście sobie programować. Stacje radiowe, zapisywać je sobie na liście stacji ulubionych, i jak widzicie, możemy zapisać sobie 12 takich stacji radiowych dla Radia D, 12 dla Radia Internetowego oraz 12 dla Radia y, tutaj FM. Wracamy do głównego menu, no i teraz mamy Radio FM. Jeżeli chodzi o Radio FM, to musimy tutaj wyszukiwać sobie ręcznie wszystkie stacje, czyli mamy przycisk skanowania. No, i teraz radio nam wyszukuje pierwszą dostępną stację radiową, którą następnie będziemy oczywiście sobie mogli zapisać na liście stacji ulubionych. I jak widzicie, pierwsza stacja RMF FM. Jak słyszycie, stacja oczywiście działa. Możemy sobie ją zapisać na liście stacji ulubionych. Tak jak Wam wspominałem, 12 takich stacji możecie sobie zapisać. Możemy oczywiście też sobie sprawdzić wszystkie informacje nadawane tutaj, właśnie poprzez to radio. Więc ta obsługa, myślę, że bardzo prosta, bardzo funkcjonalna. Identycznie wyszukujemy kolejne stacje, przeszukujemy pasmo, zapisujemy na liście stacji radiowych, i później możemy sobie już tego radia na spokojnie słuchać. Przejdę sobie w takim razie dalej. No i mamy tutaj otwaracz płyty CD. I teraz wystarczy wsunąć płytę CD z naszą muzyką, również z muzyką MP3, na przykład, ponieważ również ta forma jest obsługiwana przez tą wieżę i słuchać sobie muzyki na tym urządzeniu. Przyciski funkcyjne do zmiany utworów, do zatrzymywania, wznawiania, odtwarzania. Przycisk tutaj do wysunięcia płyty. Mamy oczywiście też powtarzanie utworu, powtarzanie całej płyty w ustawieniach. Więc tutaj myślę, że wszystko jest jasne. Pozostało nam oczywiście otwaranie z USB, czyli wpinamy sobie dysk zewnętrzny lub też pendrive do złącza USB z tyłu tego radia. I również identycznie jak w przypadku tutaj tej płyt CD, również mamy możliwość otwarania muzyki i również też muzyki mp3. No i wracamy do menu głównego, no i co nam pozostało? Mamy tutaj oczywiście łączność AUX, czyli podłączenie przewodowe urządzeń mobilnych. No i jest też łączność Bluetooth, którą sobie teraz sprawdzimy. Czyli przechodzimy do ustawień Bluetooth. Następnie w naszym telefonie w ustawieniach Bluetooth wyszukujemy sobie dostępne urządzenia i jak widzicie, pojawiło mi się Digit Radio 586, więc klikamy paruj. Klikamy sparowanie. No i jak widzicie, od tego momentu możemy już korzystać z łączności Bluetooth, możemy przesyłać muzykę z naszego telefonu na Nasze urządzenie na naszą wieżę stereo. No i teraz zobaczmy sobie jeszcze aplikację Spotify. Muzyka też bez praw autorskich. I jak widzicie, bez problemu, oba urządzenia się połączyły. I teraz mogę sobie otworzyć muzykę poprzez aplikację Spotify na radio Digit Radio 586. I też posłuchajcie sobie jakości dźwięku. Mieliście okazję zobaczyć i posłuchać, jak działa połączenie z aplikacji Spotify z radiem Digit Radio 586. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych problemów, jeżeli chodzi o połączenie. Jakość dźwięku też na bardzo wysokim poziomie. Mieliście też możliwość posłuchania, jak gra Radio Technicat właśnie w różnych trybach z wykorzystaniem też equalizera. Oczywiście ten mikrofon w telefonie, w którym nagrywam tą recenzję, nie pozwala w pełni oddać możliwości tego radia. Natomiast musicie mi uwierzyć, że ta jakość jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dźwięk jest bardzo czysty, głęboki, niskie, wysokie tony też są tutaj bardzo wyraźnie oddzielone, bardzo wyraźnie słyszalne. Tak więc, naprawdę, pod względem jakości dźwięku, jest to zdecydowanie klasa premium, więc to radio. Jak najbardziej mogę Wam polecić. I to by były wszystkie funkcje, w jakie to radio zostało wyposażone. Może Wam jeszcze pokażę, jak tutaj wygląda wyświetlacz w trybie Steinbench, czyli mamy tutaj godzinę, mamy datę na wyświetlaczu. No cóż, i to by było na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję Radia Digit Radio 586. Z mojej strony mogę Wam jak najbardziej to radio polecić. Ma ono wszystko, czego potrzebujemy, tak naprawdę do komfortowego słuchania muzyki z dowolnego źródła. Tak więc, świetna jakość dźwięku, bardzo dobra jakość wykonania, świetny design, mała, kompaktowa obudowa. No i jedyny minus to cena tego radia, które no niestety kosztuje już ponad 1600 zł. Natomiast, tak jak wspominałem, jest to radio klasy premium. I jeżeli tylko macie możliwość wydania takiej kwoty na tego typu urządzenie. To ja zdecydowanie wam go polecam. Z mojej strony to będzie już tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. I już dzisiaj zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale SmartTest. Cześć!